Okres letni to czas bardzo gorący dla Walimia ze względu na wiele inwestycji realizowanych na terenie gminy. Wśród prowadzonych zadań mocno wyróżnia się rewitalizacja parku zlokalizowanego przy ulicy Tadeusza Kościuszki pod nazwą Pępek Krainy Sowiogórskich Tajemnic w centrum gminy Walim, która właśnie dobiega końca. Rewitalizacja parku dobiega końca. Jak Państwo widzicie, 9 pięknych sześciokątnych altan, w której w każdej z nich może 10 osób sobie siąść i spędzać tu miłe chwile. Jedna większa, 20-osobowa, do tego duża scena, przepiękna w miejscu, w historycznym, w miejscu, w którym kiedyś ta scena się znajdowała. To ten okres międzywojenny, powiedzmy, i bezpośrednio po wojnie tu była taka scena. No i dodatkowo toaleta, ubikacje wybudowane. W parku widoczne są również nowe nasadzenia. Wielką atrakcją jest także audiowizualne drzewo, które już na początku sierpnia będzie umilało czas turystom i mieszkańcom gminy niezwykłą grą świateł. Będzie możliwość poprzez SMS-y, no ale nie tylko, bo prawdopodobnie i wszystko wskazuje na to, że i przez internet będziemy mogli sobie, korzystając z pewnej aplikacji, wywołać, zamówić melodię. To drzewo nie dość, że tą melodię, piosenkę zaśpiewa, to jeszcze wyświetli taki film świetlny. Czyli w chwili obecnej jest 1000 lamp, każda jest indywidualnie sterowana, więc będzie w rytm tej muzyki wyświetlała pewien film. Koszt inwestycji to 400 tysięcy złotych, z czego połowa to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.